Od kiedy Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, o boksie kobiet mówi się w Polsce coraz więcej. Dlatego jest szansa, że rozpoczynające się dzisiaj Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w boksie w Gliwicach wzbudzą większe zainteresowanie niż zwykle. Wśród uczestniczek są nie tylko reprezentantki Polski, bo na mistrzostwa przyjechały kobiety z Kazachstanu, Węgier czy Ukrainy. Karolina Komoda. Ostatnie przygotowania i sparingi. Ten dźwięk będzie wypełniał Gliwicką Halę Sportową przez najbliższe dni. We wtorek oficjalnie rozpoczęły się Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w boksie. Na ringu zaprezentują się bokserki m.in. z Polski, Węgier, Ukrainy, Kazachstanu. Łącznie to reprezentantki 14 państw. Bo są kadetki i juniorki i elita seniorki. Są to dziewczyny z Mistrzostw Europy, z Mistrzostw Świata, z Olimpiady, także w większości prawie wszystkie co trzeba. Bardzo się cieszę, bo są 19, a w naszych mistrzostwach w większości prawie 70% tych, co występowały na Olimpiadzie, brały udział w naszych mistrzostwach. Rok temu, 2 lata temu, 4 lata temu. O ile w polskim męskim boksie o sukcesy jest trudno, o tyle panie coraz częściej przebijają się do światowej czołówki. Coraz więcej kobiet zaczyna trenować boks i coraz większe wyniki mają kobiety. Im jest chyba łatwiej niż mężczyznom przebić. Nasze dziewczyny naprawdę są dobrze wyszkolone technicznie, fizycznie, także no, Polska ma dość duże sukcesy w kobiecym sporcie. Kobiecy sport, w którym ważna jest szybkość i technika, a niekoniecznie siła i pięści. Najpierw głowa. Trzeba myśleć wiele rzeczy. Później nogi i dopiero ręce. Nie na odwrót. Jak ktoś rękoma idzie od pierwszy, to znaczy do boksu musi się nauczyć z powrotem. Wszystko ustosować po kolei. Bo jeżeli głowa nie pomyśli, to ręce dużo nie zrobią, ani nogi. Trzeba głową pomyśleć, nogami podejść i dopiero rękoma uderzać. I to jest, jak mówię, że to jest sport od dawna i to jest sport inteligentny, to jest szermierka na pięści. Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w boksie potrwają do soboty 7 września. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.